Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ananas smażony w cieście. Potrzebować będziemy na ciasto 3/4 szklanki mleka, jedno jajko, szczyptę soli, łyżkę cukru, szklankę mąki. Ciasto należy dokładnie połączyć. Tutaj mam puszkę ananasu i parę łyżek mąki. Ciasto dokładnie wymieszam i będziemy ananas zanurzać w cieście. Ciasto już mamy, przepraszam, połączone i teraz krążki ananasa obtaczamy w mące, zanurzamy w cieście i dajemy na rozgrzany tłuszcz. I smażymy z jednej i z drugiej strony. Dokładnie należy obtoczyć. Tłuszcz dowolny, jaki w domu używamy, masło klarowane, smalec, olej, co w domu używamy. To wygląda i smażymy z jednej i z drugiej strony. I tak wygląda ananas w cieście. Zajmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Ananas w cieście.